prowadzenie dodatkowych tajemnic światła jest niszczeniem tak naprawdę struktury modlitwy różańcowej. Świeccy dbają o nowe powołania kapłańskie, wychowując dzieci w odpowiednim duchu na chwałę Bożą, a zakonnicy, którzy rodzin nie posiadają, oni przejmują na siebie te obowiązki bardziej duchowe, czyli oni w imieniu całego kościoła się cały czas modlą. To są naczynia połączone, bo bez rodziny nie byłoby kapłanów i zakonników, a bez modlitwy nie miałoby to wszystko sensu. A to, co zrobił Jan Paweł II, jeżeli byśmy to traktowali tak jako obowiązek, no to oczywiście zaburza tę symbolikę. I jakie to ma znaczenie? Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik i dzisiaj w odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o różańcu, o tym, dlaczego wprowadzenie dodatkowych tajemnic światła jest niszczeniem tak naprawdę struktury modlitwy różańcowej i jakie to ma znaczenie. Ale zanim przejdziemy do właściwego tematu odcinka, to przypomnę Wam, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żebyście, proszę Was o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, wtedy nasze treści się szybciej rozchodzą. Możecie też zajrzeć na nasz fanpage na Facebooku, którego nazwa się gdzieś teraz tutaj wyświetla. I jeżeli macie ochotę i doceniacie naszą pracę, zachęcamy też do wsparcia naszej działalności na Patronite. Dziękujemy bardzo za dotychczasowe wpłaty. Dzięki tym wpłatom tak naprawdę te filmy, które teraz kręcimy, pojawiają się regularnie i będą się pojawiały regularnie. Będziemy wdrażać nowe serie za chwilę, zgodnie z tymi progami, które tam założyliśmy sobie na Patronite. Dodatkowo przypomnę tylko, że każdy z naszych patronów co miesiąc bierze udział w konkursie na Tradiboxa, którego już pierwszego wysłaliśmy do pierwszego patrona. I link do pakowania tego Tradiboxa, żebyście zobaczyli coś w środku, gdzieś w rogu, teraz tym czy tym się wyświetla. No dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o krótkie ogłoszenia. Nie chcę zbytnio przedłużać i przejdźmy do tematu samego odcinka. Dobrze, jak wiemy, różaniec uchodzi w naszym kościele, w katolicyzmie, za najpotężniejszą modlitwę. Nazywa się go psalterzem świeckich. Jest to modlitwa, która jest faktycznie bardzo potężną modlitwą i jest modlitwą, którą Matka Boża wielokrotnie prosiła, żebyśmy odmawiali, dlatego że jest to jakby z tych modlitw, które świeccy mogą sami sobie odmawiać, jest to faktycznie to najpotężniejsza z modlitw. Ale dlaczego? Otóż pamiętajmy, że cofnijmy się tutaj najpierw do tego, czym jest w ogóle modlitwa chrześcijańska. Chrystus, co do zasady, nawołuje nas, zasadniczo nakazał nam tak naprawdę, żeby nasze całe życie było nieustającą modlitwą. I Kościół zawsze to pielęgnował w swojej tradycji. Dlatego pamiętajmy, że Kościół ustanowił coś takiego jak porządek modlitwy. Kościół się modli cały czas. I ta całodniowa modlitwa Kościoła to jest oczywiście liturgia godzin, czyli psalterz. Czyli to, co odmawiają kapłani, tak? Kapłani i zakonnicy. Oni w cyklu całej modlitwy Kościoła odmawiają wszystkie 150 psalmów. To jest całościowa modlitwa Kościoła. To jest to, co kapłan, czasami taka książka, z którą kapłan chodzi i ją czyta, to jest najczęściej właśnie brewiarz, czyli książka, w której kapłan jest zobligowany do odmawiania wszystkich psalmów. Oczywiście kiedyś jakby ta liturgia godzin była bardziej rozwinięta przed soborem, jeszcze przed czasami Piusa X jeszcze bardziej. Tam było więcej modlitw za zmarłych i tak dalej. To jest też temat na inny odcinek. Ale generalnie pamiętajmy, że liturgia godzin to jest jakby odzwierciedlenie tej całodniowej modlitwy Kościoła, do której Chrystus nas wezwał. Czyli kapłani i zakonnicy zwłaszcza w imieniu całego Kościoła modlą się cały czas. Bo Kościół to są takie naczynia połączone. My, świeccy, żyjemy w świecie, mamy inne obowiązki, mamy obowiązek posiadania rodziny, posiadania dzieci, utrzymania rodziny, utrzymania domu, jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi o mężczyzn, utrzymania rodziny oczywiście i tak dalej. Więc logiczną konsekwencją tego jest to, że tam, gdzie świeccy dbają o przyrost nowych wiernych, o nowe powołania kapłańskie, wychowując dzieci w odpowiednim duchu, o kolejne święte rodziny, które będą miały kolejną dużą ilość dzieci na chwałę Bożą, to jest obowiązek świeckich. A zakonnicy, którzy rodzin nie posiadają, oni przejmują na siebie te obowiązki bardziej duchowe, czyli oni w imieniu całego Kościoła się cały czas modlą. I to jest jakby przepełnienie tego życia Kościoła. To są naczynia połączone, bo bez rodziny nie byłoby kapłanów i zakonników, a bez modlitwy nie miałoby to wszystko sensu. Więc tak naprawdę tu całość Kościoła ma znaczenie. I to wszystko powinno się uzupełniać. Dlatego osoby, które idą do zakonu, to nie są osoby, które się oddzielają od społeczeństwa, tylko to są osoby, które w społeczeństwie pełnią inną funkcję. Ale one cały czas pełnią w imię społeczeństwa. I te osoby, które są w zakonach, właśnie odmawiają cały czas tę liturgię godzin, czyli odmawiają brewiarz, tak?
odmawiają wszystkie psalmy cały czas. I teraz, dlaczego, jak to się ma w ogóle do struktury różańca? Pamiętajmy, że różaniec w swojej tradycyjnej formie, czyli trzy części różańca po pięć tajemnic, to jest, tak naprawdę jak sobie policzymy, na każdą tajemnicę mamy 10 zdrowaś Mario, czyli jedna część różańca to jest 50 razy zdrowaś Mario, a trzy części różańca to jest 150 zdrowaś Mario. Tyle samo, ile mamy psalmów. I to jest bardzo istotne. Dlatego, że różaniec jest dlatego tak potężną modlitwą, że on ma być substytutem tej całej modlitwy Kościoła, którą zakony i kapłani odmawiają, tylko w wersji dla świeckich, dla osób, które nie mają na to czasu. Bo wiadomo, że nikt z nas nie miałby czasu na to, żeby w odpowiednich godzinach, tak jak w zakonie, nie wiem, wstawać w środku nocy, odmawiać odpowiednią godzinę kanoniczną, później z rana samego świcie odmawiać kolejną i po śniadaniu odmawiać kolejną, mszę świętą odprawić i tak dalej, czy być na mszy świętej, wysłuchać. Na to żadna praktycznie osoba, która pracuje, zajmuje się domem, zajmuje się rodziną, zajmuje się innymi obowiązkami, które ma w świecie, nie miałaby czasu. Ale takim substytutem dla osób, które właśnie są poza zakonem, jest właśnie różaniec. I różaniec ma trzy części i odmawiamy 150 razy zdrowaś Mario, które mają być odpowiednikiem tych 150 psalmów, czyli tej całościowej modlitwy Kościoła. I teraz wyobraźcie sobie, że dodanie tajemnic światła to jest symbolika tak naprawdę burzy, bo nie mamy w tym momencie 150 zdrowaś Mario, tak jak 150 psalmów, tylko mamy 200 zdrowaś Mario, które nie symbolizuje nic, bo liczba 200 nie występuje w żadnej symbolice. Więc tak naprawdę jakby tutaj jest zaburzenie tego, czym jest różaniec tak naprawdę. Nie bez powodu różaniec nazywa się psałterzem świeckich. I psałterz to oznacza jakby ta list, spis psalmów, tak? Psałterz to jest spis psalmów. Czyli tak naprawdę, jeżeli zaburzymy tę liczbę, no to nie mamy jakby mowy tutaj o psalmach, tylko mamy mowę o czymś, co jest nieokreślone. I tutaj, czy to jest taka znowu wielka tragedia? To jest inna sprawa, natomiast pamiętajmy, że symbolika też ma pewne znaczenie. Tak? Symbolika ma znaczenie. To nie jest tak, że sobie, nie wiem, przykładowo ksiądz w trakcie mszy machnie ręką dowolnie i to jest dobrze. Przepisy liturgiczne określają konkretne gesty, konkretne słowa, które kapłan ma powiedzieć po to, żeby zachować tę symbolikę, która ma w sobie pewną treść. Bo symbolika nie jest dla samej symboliki, tylko ona jest dla treści, którą ona wyraża. Jeżeli tę symbolikę zmienimy tak, że ona już tej treści nie wyraża, to niszczymy samą treść. To jest oczywiste. Jeżeli mamy 150 psalmów i nim odpowiada 150 zdrowaś Mario, co łączy się duchowo z tą modlitwą Kościoła, to jest taki substytut dla świeckich, to zaburzenie tych 150 psalmów, wprowadzenie 200 powoduje, że ta równowaga, ta symbolika się burzy. I na przykład też już tutaj w oczach wiernych, bo oczywiście wiadomo, że wcześniej jak były te tylko trzy części różańca, czwarta nie była wprowadzona przez Jana Pawła II jeszcze, to wiadomo, że większość wiernych nie wiedziała o tym, o tej symbolice, tak? Tylko różnica jest między tym, jak większość osób nie wie o tym, a między tym, że większość osób nie może się nawet o tym dowiedzieć, bo tej symboliki już nie ma. To są dwie różne sytuacje. To jest pójście krok dalej w zabieraniu jakby świadomości katolikom, w czym uczestniczą, co robią. Tak naprawdę, tak? Więc to jest ten problem. Będziecie potem mówić, że no przecież jak były trzy części, to i tak ludzie nie wiedzieli. Możliwe, że nie wiedzieli, ale mogli się dowiedzieć. A teraz nie mogą się dowiedzieć, bo nie ma już tej symboliki. Nawet na logikę już nie jest w stanie tego ludzie wywnioskować. Tak, oczywiście pamiętajmy, że tajemnice światła dodane przez Jana Pawła II są opcjonalne i bardzo dobrze, dlatego, że możemy cały czas odmawiać różaniec w trzech częściach tradycyjnie, co wam, zachęcam was, żebyście właśnie tak to robili. Ja tak to zawsze robię, moja żona też tak to zawsze robi i myślę, że to jest tak naprawdę słuszny sposób odmawiania różańca, taki jak przez wieki był rozumiany. I to nie chodzi o to, że w pewnym momencie na przykład Pius V, zdaje się, dodał drugą część do zdrowaś Maryi, to też była zmiana i to, co zrobił Jan Paweł II, to jest też taka zmiana. Bo to, co zrobił Pius V, nie zaburzyło tej symboliki tego, czym jest różaniec. A to, co zrobił Jan Paweł II, jeżeli byśmy to traktowali tak jako obowiązek, no to oczywiście zaburza tę symbolikę. I to jest właśnie ta różnica. Bo można wprowadzać, dodawać pewne rzeczy, jeżeli one są rozwojem organicznym, a nie zanegowaniem treści tego, czym jest dana rzeczywistość. A różaniec, tak jak mówię, jest odpowiednikiem 150 psalmów odmawianych przez zakony i osoby konsekrowane, tak? Przez kapłanów. Więc no tutaj jest to dosyć duża, znacząca różnica. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę odmawiać liturgię godzin, tak dodam na końcu, to jest to bardzo dobrze, bo liturgia godzin to jest właściwa, pełna modlitwa Kościoła. Brewiarz, modlitwa brewiarzowa.
Natomiast doskonale Kościół w swojej mądrości dał sobie sprawę, że większość ludzi świeckich, zdecydowana większość, nie będzie miała po prostu fizycznie na to czasu i możliwości. Więc właśnie różaniec został ustanowiony po to, żeby być tym substytutem, tak? Natomiast jeżeli ktoś ma z Was czas i chęci, no to zachęcam też do odmawiania oczywiście liturgii godzin, czyli brewiarza, który można znaleźć w internecie i mogę wstawić link nawet w opisie filmu. I to tyle tak naprawdę, co chciałem powiedzieć w tym dzisiejszym odcinku. Troszeczkę krótszy odcinek, ale myślę, że może być w miarę ciekawy. Jeżeli ktoś z Was tego nie wiedział, a jeżeli ktoś wiedział, no to się upewni przynajmniej, dlaczego trzy części różańca są tradycyjne, a nie cztery. I to tyle. Pozdrawiam Was i do następnego odcinka. Czołem!